Siemano widzowie, witam was w następnym odcinku z Minecrafta, w którym dzisiaj oczywiście zrobimy sobie enchant. Tutaj w naszej miejscu zamieszkania zrobimy sobie oczywiście enchant. Ale zanim do tego przejdę, oczywiście przypominam wam o serdecznej łapce w górze, którą macie zostawić pod tym materiałem, bo pod ostatnimi filmami bardzo się staracie. Dziękuję wam za to, co robicie pod tymi filmami. Dzisiaj jest kolejny odcinek. Przepraszam, ale wczoraj byłem zajęty, cały dzień miałem zajęty, więc nie pojawi się odcinek, dzisiaj pojawią się dwa w zanadrzu. Teraz i pod o godzinie, oczywiście 20, padną dwa. Dzisiaj, teraz akurat jest odcinek i wrzucę go o 17. I potem dojdzie następny odcinek o 20, więc subskrybujcie, lajkujcie i zostawiajcie komentarze. Mi to bardzo pomaga, was to nic nie kosztuje, a mi bardzo pomaga w rozwoju. I dzisiaj... W tym odcinku oczywiście, jak mówiłem już na początku, zajmiemy się enchantem, żeby nałożyć jakieś fajne enchanty na naszą zbroję. I zanim przejdziemy do robienia enchantu, chcę wam pokazać co robiłem przez ostatnie dwa dni, co mnie kosztowało sporo czasu, ale cieszę się, że tak to wyszło. I od początku zajmijmy się tym, oto tym pięknym mostem, który pokażę wam z innego kąta. O, taki mostek zbudowałem, żeby po prostu łatwiej mi było przechodzić na drugą stronę, bo tam też oczywiście będzie moja wioska, która się pięknie będzie rozbudowywała. Teraz idziemy oczywiście dalej, moi widzowie kochani. Przejdziemy przez ten most i już jak możecie zauważyć, tu jest jakiś domek. Pewnie większość z was może się zapytać, co to jest za domek, do czego on służy. Już wam się sądzą z odpowiedzią, oczywiście to jest... Jak tu niektórzy z was zauważają, dom rybaka. Tutaj oczywiście będzie mieszkał jakiś villager, który będzie rybakiem. Oczywiście, albo jakiś kolega, którego zaproszę, zobaczę, może się uda. Dalej idziemy. Tutaj powstała, ten kto napisze, co to jest, niech zatrzyma ktoś teraz, niech ktoś zatrzyma materiał i napisze mi w komentarzu, co to jest za budynek. Dam wam 5 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, komentarz zostawiany, fajnie. Idziemy, to jest szklarnia, moi widzowie. To jest szklarnia, w której ja oczywiście niedługo zacznę hodować swoje rośliny. Według mnie wyszło nawet ładnie. Tylko tutaj podłogę jeszcze pozamieniam na coś innego, ale zobaczymy na co ogarnę to. Więc tak, wioska się powoli rozwija. Cieszy mnie to bardzo, że ona się powoli zacznie rozwijać. I napiszcie, że wam też się podobają te rzeczy, które wprowadziłem ostatnio. Niedługo pojawi się może jeszcze latarnia w tamtym miejscu, żeby statki mogły przypływać, ale nie wiem. O, piesek. Cześć, piesiu. Hej. Czekajcie, chyba mam kości w skrzynce, tego wezmę, przygarnę. Dobra, ej, on zaraz ucieknie, szybko, szybko, szybko. Po kości. Lecimy, widzowie. Napiszcie, czy będzie... Sprawdzę z nagrania, ale wy też napiszcie, czy mnie dobrze słychać. Bo ostatnio już naprawiłem mikrofon. Już wszystko powinno być ok w filmach. Tylko teraz muszę mi powiedzieć, czy wszystko jest ok. Kurde, nie mam kości. Aby się przydała. Tutaj jak widzicie, mam jednego debrisa. Więc niedługo też się wybierzemy do Nderu, żeby debrisy zdobyć. Więc tak, widzowie, mam trzcinę, więc papier nie będzie trudno, diament też mam, obsa też mam, tutaj mam go 16, więc zabieramy obsa, zabieramy sobie oczywiście diamenty i potrzebujemy jeszcze jednej książki. Czy ja tą książkę gdzieś będę tu miał? Nie, ale mam papier i skóra. Ile, jak się, ej widzowie, czy tak się robiło książkę? Zaraz zobaczę, z czego się robiło książkę. Była książka. Kurde, widzowie, ja to jestem noga w to. Nie wiem, jak się robiło książkę, z ilu bloków to się działało na ten temat. Trzech papieru i jednej skóry. Czyli ja teraz muszę wyciągnąć ze skrzynę i zrobić z niej papier. Jak się robiło? Papier? Tak, dobrze. Dobrze pamiętam, jak się robiło papier. Dobra. Teraz ją odłożymy tu. I robimy oczywiście wyprawioną książkę. To będzie mi potrzebna do dalszego rozwoju. Mamy.
A, i widzowie, i na razie, i na kilka dni, bo jeszcze ja domu nie skończyłem, bo na razie przejmuję się wioskowaniem o swoim domem. Dom niedługo powstanie, ale na razie pójdę zaraz się zrzemnąć do chatki rybaka, nie będę tu nocował, bo boję się, że mi creeper wybuchnie przy uchu. Więc tak, co teraz robimy? Enchant. Robiło się enchant. Ja, tak. Książka. Dwa diamenty. Dobrze pamiętam, jak się robi enchant. Przynajmniej w tej Minecraftowej serii będę sobie przypominał, jak się wszystko robi. I widzowie, patrzcie, to jest nasz pierwszy enchant zrobiony na tym save'ie. Oczywiście survivalowym. Ten, więc tak. Musimy zdobyć bookshelfy, które możemy zrobić czyli musimy mieć deski i sporo skóry. Czyli a rano wybierzemy się tam, poszukać krów i koni i innych zwierząt, albo zabijemy te dwie lamy. Dobra, że nie wiem, może zabijemy jedną. Z jednej wypadnie skóra, ale teraz trzeba zdecydować, którą zabijemy rano. I ten. A, i zapomniałem wam powiedzieć, że wiem, czekacie już długo na specjal. Ja też już czekam na specjał, oczywiście. Już specjał już niedługo na kanale. Wyczekujcie tylko. Obiecuję, specjał już niedługo. Wyczekujcie. Dodałem zorzę do Minecrafta. Bardzo pięknie ona wygląda. Przejdziemy się szybko do tego domu rybackiego. Serio, mi się bardzo podoba ten most. Serio, on robi taką robotę w tym Minecrafcie, że to jest hit. Po prostu tak łatwiej mi się przemieszczać, niż płynąć wodą. Przypomnijcie sobie, jak ta wioska wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. Przypomnijcie sobie. Domek tak nie wygląda. Wygląda skromnie, ale nadaje się do mieszkania. Oczywiście skrzynki. Serio. Zapomniałem, że ja tu umieściłem trzy bookshelfy. Ale teraz widzowie zastanawiam się, czy je skopać, czy je zostawić. Tylko trzy bookshelfy. No dobra, zostawimy. To jest element dekoracyjny. Płyniemy oczywiście wodą. Chciało mi się już zrobić furtką. Dobra, widzowie, let's go! O. Tam leci ten pies. Cześć, piesku. Wiecie, pamiętam, że tu, jak pomyślałem, tak zrobiłem. Wiedziałem, że tu będą konie. Pamiętacie? Jak zaczyna, ten kto ogląda tą serię od początku, wie, że jak zawsze, że na początku, jak zawsze tu przychodziłem, to zawsze tu były konie. Kurde, skóra z niego nie poleciała. To jest sporo koni. Wow, sporo koni. Sorry, widzowie, co ja tu robię, ale to jest brutalstwo koni. Więc niestety, przepraszam was jeszcze raz najmocniej, ale muszę zdobyć skórę, która jest mi tak potrzebna na enchant, bo ja w końcu chcę mieć zenchantowanego seta diamentowego. A potem po... O, osioł. Niego też poleci skóra. Jak pamiętam. Sorry, osioł. Tak, poleciała, ale jedna. Ale dobra, najważniejsze, że poleciała skóra. Tego konia nic nie poleciało. Kurde, ja muszę w... Ej, wiem, widzowie. Wiem. Dzisiaj uda się. Zrobimy zagrodę jakąś taką. I konie. Weźmiemy, zgromadzimy konie. Dwa konie. Rozmnożymy je. Będę rozmawiał je codziennie. I tak będziemy mieli zapas skóry na enchant. Chwila, poprawię sobie słuchawki. Oczywiście. I tak będziemy mieli zapas skóry. Ale też tak się teraz może. Albo będę czekał na respawn na koni. Jak się znowu zrespawnią. Mi się bardzo podobało to miejsce. Serio, ja tak wkładam pasję. I tak, ja lubię bardzo budować Minecraft. Zależy co. Jeśli budowla jest czasochłonna, to lubię robić sobie przerwy, bo czasami ręka mnie po prostu boli już, a czasami nie lubię robić przerw, jak jest krótki projekt, więc wiecie. Każdy z nas ma jakieś przyzwyczajenie, ja mam na przykład do budowania. Dobra, widzowie, to co, musimy zabić jedną z lam, chyba jeśli nie zaczną we mnie obie pluć, ale to niestety z jednej musi być skóra. Dzięki. Zabijamy też drugą, widzowie? Czy drugą zostawiamy? No. Dobra, ciebie nie zabiję.
ten. Zobaczę, czy w skrzynce na pewno nie mam jakichś skór. Kurde, ciężko będzie z tymi skórami. Mam dwie ender perły. A teraz nie o perły mi chodzi. Kurde. Kurde, dobra. Lecę jeszcze raz tam. Może konie się zrespiły. Potrzebuję skór na te książki, na te bookshelfy. Ale chwila, a ile jest książek? Na książkę jest potrzebna jedna skóra i papier. Czyli to wypada tylko jedna książka, czyli jak pamiętam z matematyki, to byłem do dupy matmy po pierwsze. Ten, ale skoro mamy 8 skór, a jest za jedno i potrzebne 6 papierów, wypada z tego jedna książka. Dobra, to nie chcę mi się tego liczyć teraz. Za mało czasu, żebyśmy odpowiedzieli na to pytanie. Być albo nie być, o to jest pytanie. Właśnie tak. I niedługo, jak już będziemy mieli enchantowanego seta, wybierzemy się na wyprawę w dalekie... tam daleko się wybierzemy na wyprawę. Niedużo wejdziemy najpotrzebniejsze itemy. I wrócimy dopiero, jak znajdziemy coś ciekawego. Bo ja bardzo na przykład widzę, wyobraźcie sobie, że chciałbym znaleźć wioskę. Wioskę, z której będę mógł tu przyprowadzić wieśniaków, ale najlepiej, żeby ona była strasznie blisko. Więc gdyby była blisko. Oj, patrzcie, to wygląda jak celownik. Jakby ktoś zrobił taki krzywy celownik, ale dobra. To nie. Ja nie zwracam na to uwagi. Oj. Bym zleciał i bym nogi połamał. Ale widzę, napiszcie, czy podobają wam się moje odcinki, oczywiście. Zostawcie suba lajka. Z chęcią będę dla was nagrał z tego survivala. To Minecraft, ta seria bardzo ładnie przyjmuje się dla was, jak patrzę. I ostatni film, dziękuję wam. Z podziękowaniami dla was. Widać, że też odbieracie bardzo dobrze. Wbijcie! A i to, pod odcinkiem to koniec Bedwars, postarajcie się wbić 300 wyświetleń. Będę wam bardzo wdzięczny za to, co robicie dla mnie, bo ja serio potrzebuję tych wyświetleń, żeby... I bo YouTube musi polecać te moje filmy. Ja chcę, żeby większość osób, bo już 40 subskrypcji mamy, musimy dobić do tych 100, bo jak nie, to serio będziemy w plecy i to mocno. Więc tak, potrzebujemy trzciny, z trzech trzcin zrobimy ten, czyli ja to będę musiał na 10, dobra, biorę ten papier. Oczywiście, teraz lecimy tu, strzałka, pyk, dobra. 8 książek, a 8 książek to na pewno, kurde, nas nie jest, coś nie będzie. Kurde, widzę, nie wiem, czy ja w tym odcinku zrobię ten odcinek. Albo zaraz ten, zrobię cięcie i dam wam dopiero, jak zrobię ten enchant. Jeśli zobaczę, najpierw ten, zobaczę, czy mam też drewno, bo Xenon jest taki biedny, że to... Kurde, nie mówcie, że ja muszę iść kopać drewno. Serio, wy sobie żartujecie, tak, że ja muszę iść kopać drewno. Potem ten enchant przeniesiemy do mojego domu, jak już go skończę. Bo zacząłem go robić, już mi się kurde i strasznie mi się odechciało go już robić. Ale dobra, musimy go skończyć, żeśmy mieli miejsce do zamieszkania oczywiście. Tu to drzewo niecałe ściąłem w pierwszym odcinku. Kurde, widzowie, robić siekierę, bo już trochę mnie to drażni, że nie mam siekiery. Muszę ręką rąbać. A w następnym odcinku siekierę już będę miał. No siekiery w tym odcinku nie chcę mi się robić, na razie pomyślmy o enchancie, który będziemy robić. Ojej, wpadnijcie do Kryptonaimaro, bo oni też... Maro na razie niedługo pojawi się może film z tym, dlaczego nie nagrywa odcinków, podlinkuję wam. I sorry, że wpadnijcie do Kryptona, teraz będzie link serio bardzo poprawny, bo sprawdzałem link, podałem wam jakiś link do chuj... Czemu ja biegłem w pole? Trochę zgubiłem sprawę, że biegłem w pole. Niż biec do swojego miejsca zamieszkania. Więc napiszcie, czy wam się podobają rzeczy, które buduję na tym. I możecie mi polecać pomysły, co chcecie. Na przykład jakiś młyn, albo statek, albo jakąś przygodę chcecie, żebym wyruszył stąd. Bardzo mi się przydadzą takie pomysły, takie ciekawe. Bo ja szczerze wam powiem, że ja ciekawych pomysłów nie mam. Xenon to jest takie ten. Dwa bookshelf.
Czyli, a z tamtymi dwóch szelfami w tamtym domu, to bym miał aż 5 ich. Dobra, enchant postawimy w tym miejscu, widzowie. Pyk, dobra, mamy enchant. Teraz musimy otoczyć go biblioteczkami, czyli tu dwie postawimy. Tu jedną, tu kolejne dwie. Kurde, widzowie, chyba wam zrobię cięcie i jak dopiero zdobędę te bookshelfy, to wam pokażę. To wyenchantujemy se mieczyk i to, na co będzie nas stać oczywiście. Więc widzowie, dobra, ja tu robię krótkie cięcie i dla mnie to będzie kilka minut albo kilka godzin, a dla was to będzie chwila. Więc widzimy się, jak już oczywiście to zrobię. Dobra, widzowie, jestem, posłuchajcie, już udało mi się to wreszcie zrobić, poszukałem tych skór. Chyba 2 dni ich szukałem, więc docencie to potężną łapką w górę i subem i komentarzem, docencie taki wkład w staranie, dobra. I co, od czego zaczynamy, widzowie? Zenchantujemy pierwsze. Chyba miecz, co? Chyba miecz, no. Tak coś pomyślałem, że miecz będziecie chcieli. Ja serio jestem głupi. Miałem wyenchantować coś, nie pomyślałem, że do tego jest potrzebny lazurt. Aha, czyli w tym odcinku możliwe, że nic nie wyenchantujemy. Bo kurde, lazurytu ja nie mam, chyba. Kurde, ja tylko złoto mam. Dobra. Słuchajcie, widzowie. Cel jest osiągnięty. A chociaż zobaczmy, jaki będzie enchant na 30 level. Pokażcie mi to. Sharpness level. Sharpness 3. O! Nie, no to jest dobry efekt. Dobra. Widzowie, posłuchajcie. To chyba byłoby już na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam, że oglądaliście ten odcinek do końca. Pamiętajcie, że odcinki z Rywala jutro też się pojawi następny odcinek. Dziękuję za oglądanie moich odcinków. Róbcie tak dalej, bo serio, zbliżamy się do specjalna 100 subów, a na 30 wyczekujcie tylko. Dziękuję wam, że jesteście ze mną. Trzymajcie się, wpadnijcie do Kryptonii Maro, linki będziecie mieli w opisie i na mojego Instagrama. Trzymajcie się, dzięki wam i cześć.